Dajemy nurka i lecimy budować. Uff, Skybase'a na to coś. 100 matsa, 90, 80, 70, 60, 50, 30. Nie! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Jak dobrze wiecie, na samym środku mapy znajduje się punkt zerowy i dzisiaj wraz z moim przyjacielem Szakiem postanowiliśmy, że na niego się wdrapiemy. Zbudujemy Skybase i postaramy się na tym punkcie zerowym stanąć. Ogarniemy przy okazji jakieś snajperki, M-ki i będziemy strzelali do ludzi. Zobaczymy, jaka jest ich reakcja. O ile oczywiście ten punkt zerowy nas nie wciągnie i nie wypluje. Zobaczymy. W dzisiejszej misji, moi kochani, musicie nam pomóc. Zostawcie łapeczkę w górę, ponieważ każda łapka w górę to deska, cegła oraz metal do naszego Skybase'a. Jak dobrze wiecie, Szaku bardzo dużo waży, więc nie wiem, czy wytrzyma ta konstrukcja, więc zostawiajcie łapeczkę w górę. Każda łapka wytrzyma 1 kg. Zobaczymy na koniec dnia, ile Szaku waży. Podejrzewam, będzie parę ton. Skoro mowa tutaj o Szaku, no to nie zapomnijcie też wbić do niego na kanał. Pamiętajcie, jutro są Mikołajki i możecie mu zostawić świątecznego suba. To będzie takie fajne w sumie. Teraz na szybko wyniki konkursu. Te 4 osoby wygrywają karnet bojowy, moi kochani. Gratuluję wam, odezwijcie się do mnie na maila. Mail macie w opisie. Nie zapomnijcie wbić też na pixieshop.pl po przekozackie koszulki. To jest z kolekcji The Farrell Team. Jeżeli chcecie dołączyć do mojej drużyny, no to wbijajcie, link znajdziecie w opisie. Ja w sumie nawet teraz przed swoim nickiem w Fortnite napisałem TFT, czyli The Farrell Team, Nick Farrell. Moi drodzy, dzisiaj ze mną Szaku, siema gościu. Siema, witam. I dzisiaj będziemy razem z Szakiem wchodzili na punkt zerowy. Tego jeszcze nie było, co? Super opcja. Super opcja, jestem mega ciekawy, czy nas wybije, czy nie. Po prostu budujemy Skybase do punktu zerowego. Potrzebujemy jakąś bronię i później lecimy na Mandaloriana, aby go uwalić i mieć z niego snajperkę. Ale z tego co widziałem, tam już leciały jakieś chłopy. Boję się, że może on nie żyć. Mam pistolet, mam kewa, mam pompę. Mogę w nich wjeżdżać. Leci ze mną? Mandalorian, no? Żyje? Tak. To co? On zabił ich wszystkich? Ja pierdykam. No! Mamy to. Nie wiem, ale takiego spraya dostałem, że to szok. Ty, pimpek. Idziemy po niego. On nam się przyda do Skybase'a przez stary. Ale to ta gierka nam dopisała? Że jest nawet pimpek w wodzie? Ja nie wiem, czy Mandalorian tych chłopów tu wyjaśnił, czy co oni zrobili. Nie mam, pojęcia też. Czy po prostu stwierdzili, jednak nam to się nie przyda. Tu możemy dofarmić resztę, bo nie wiem, jak wysoko będziemy musieli się podbudować. I ile razy nam to skolapsują, oczywiście, nie? Leży. Dobra, leży. Chłop z daleka. Dobra, ziomek jego strzela z daleka, nie mam pojęcia skąd. Nie miałem przeładowanej dzidy. Najgorzej. 30 za 60. Nie trafiam z tego. Za 44 krytyk na biało. Leży! Ależ nice. Przyjął bombę, stary. Ładnie żeś to zrobił, ładnie. Wystawiłeś mi go jak... No nie wiem, na tacy jak mi goś podał. Na liściu. Podałeś mi go na tacy, stary. Dajemy nurka i lecimy budować. Skybase'a na to coś. Ja ci powiem tak, będzie przypał jak nas skolapsują, nie? Więc może niech pierw jeden wejdzie, co? Ewentualnie podniesie. Dobra. Czy we dwóch? Dobra, trudno, ryzyk fizyk, dawaj. Ryzyk fizyk. Tam jesteś. Dobra, to ja z drugiej strony będę budował. Stary, jestem już prawie. 100 matsa, 90, 80, 70, 60, 50, 30. Nie! Wszedłem w to! Wszedłem w to! Słony kawałek. To chodź tu jeszcze raz jakby co. Tak, 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 lecę. Nie o to chodziło! A zagrożenie jest trzeciego stopnia. Gdzieś tu są. Jest u góry. Ty włazi nam to. Jest, no. Spadł na dół, wariat! Wjeżdżam w niego. Dobra. Przecież on kopie. Spadł. Tak, matsy, uważaj. Jeszcze daleka chłop leci. Jakiś na posuch chyba. 23. Dwóch leci. Dobra, krecik i uciekamy. Gonią mnie. I mnie sprojują strasznie. Ile leży? Dasz radę? Nie, loa ma, jest ta strzała, ma 3-7 HP, przysięgam. Ma mega loa. Trzy HP! No nie wierzę w to, po prostu w to nie wierzę, nie? Strzelam. Do 128.
Jego kumple, weź. Dobra, leżą. O, nice. Teraz wystarczy ogarnąć tylko matce. I jesteśmy w domu. Dobra, Szaku. Kolejna próba. Jesteś gotowy? Ja z jednej, ty buduj z drugiej, co? Oby tym razem nas nikt nie zastrzelił. Mam jetpack, więc ja z pewnością przeżyję. Nie wiem jak ty. Ja nie, radzę. Szybko. Ja na chłopu w miejscu bym tego nie kolapsował. Bym był ciekawy, co ten chłop wymyśli. No widzisz, dlatego my nie jesteśmy dobrzy w tą gierkę. Stary, już jestem. Jestem na szczycie. Dobra. Też jestem. Dawaj do mnie. Kolapsuj to. Dobra, jesteśmy na szczycie, stary! Skolapsuj to! Nie! Nie wskakuj! Nie podskakuj! Coś ty zrobił. Teraz... Dobra, stoję. Dobra, wracaj tu. O nie. Oj, byczku. Parę, co zrobiłeś? Skończył się jetpack. Dobra, Szaku, kolejna próba! Let's go! Dobra, rozglądaj się, czy nie ma żadnych chłopów gdzieś w pobliżu, żeby nam tego nie skolapsowali. Ja nikogo na chwilę obecną nie widzę. Chyba to był strzał w naszą rampę, czy mi się wydaje? Chcę w łeb strzeli. Dawaj. Kręć. Dobrze, git. Jeszcze wyżej. Dawaj. Nie, kolapsuje chłop! Nie da się słuchać. Szerzej. Przeżyłem. Daleko nam nic niszczyli, jeszcze mam maców na drugą opcję. Gościu w szoku, że chłopaki przeżyli, że tacy chłopcy radarowcy. Nie no, nie da się... Oj, żyjesz? Żyję. Jednak nie. Dobra, Szaku, kolejna próba, go. Go. Buduj, tylko tak oszczędnie, nie? Pamiętaj. Nie no, spokojnie, stary. Wszystko pod kontrolą. Ile masz maców? Chłopy są. Dawaj, nie patrz. Oni tańczą. Niech tańczą sobie, my idziemy na punkt zerowy, nawet się nie obracam na dół. Stary, już prawie. Tak, jesteśmy. Jesteśmy, stary. Czemu nie musi być niżej? Tak. Nie! Wpadłem! Najgorzej! Oni nam tego nie zniszczyli. Co jest grane? Ty tych chłopów tam widziałeś czy nie? Stary, nie, ja się nie odwracam, ja lecę. Jeszcze raz do góry. No, chłopie, już bym to rozwalił z 5 razy. No, ja tak samo! Wyrozumiałe chłopaki to są, naprawdę. Dobra, Szaku, jestem. I tu masz takie zejście u mnie. Moje zbudowane będzie. Widzisz? Widzę. Jestem. Dalej nie wchodź tam, bo chyba to jest przez to, że jak tam dalej wejdziesz. Dobra. Niech to się niszczy, stary! Niech to się niszczy! Będziemy żyć? Żyjemy! Nie, Jezus, mamy to! Strzelam na oślep! Dawaj! Zastrzeliłem o tak, o! Ja też taką sobie strzelam. Może akurat trafię w chłopa! Za daleko są, ja szukam, stary, tam innych. Tam kolejny patrz, tam jest! Prawie dostał! Dawaj! Tak samo! Aj! Nie wiadomo jak strzelić tak daleko. Tak, jest to daleko, no. Nie wiem skąd! Patrz, przeskoczył mi nad kulą! Nie no, nie da się. Dostanie! Dostał 110! Ty tu, krycik! Nie trafiłem też! Sześć naboi! Doszło 22! Znowu! MK Better, co tam? 22 jeszcze leży! Dobrze! Nie no, coś pięknego! Dobra, wal do nich jednak. Dostał. Kolejni. Widzę. On nie wie skąd, wiesz? Nie wiedzą, no bo kto by tu normalny stał? Dostałeś! Ja dostałem! Da radę zabudować? Nie. Nie da rady. Kontruj go M-ką, 20. Kontruj go M-ką. Pokaż się. Nie no, dostałem. Ale że on cię zabił. Nice. Nie trafi mnie, nie ma szans.
Ale dobra akcja! Ej, no, ty jesteś pięknego. Można by było próbować i próbować czekać, aż strefa się zamknie na punkcie zerowym i wygrać w ten sposób. No ale niestety zabrakłoby nam pewnie z tygodnia albo dwóch. Także moi kochani, mam nadzieję, że wam się podobało. Spróbujcie sami tego, wejdźcie sobie na ten punkt zero, ale ostrzegam, nie jest to wcale takie proste. Nie zapomnijcie też odwiedzić kanału Szaka, do którego link znajdziecie w opisie. Tutaj macie kolejne filmy, które musicie koniecznie obejrzeć. Wbijajcie też na pixyshop.pl po przekozackie koszulki. A ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!